Szanowni Państwo, przechodzimy do druku numer, zmian do druku numer 1155, zmiana uchwały numer 6540, nie, druku, momencik. Pierwszy, ty się przygotujesz do zmiany, bo ja będę musiała być za chwilę. Zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca zeszłego roku w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia dziecka. Ja bym mogła pana przewodniczącego prosić o zamianę. Tu jest odstąpienie od drugiego czytania. Bardzo proszę, kto reklamuje, pan dyrektor rządu? Tak, będzie odstąpienie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Przedkładam proszę projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały 21 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia jednorazowej wspomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka. Zmiana wynika z rozporządzenia nadzorczego wojewody w uchwale, którą Państwo podjęliście w grudniu ubiegłego roku. Wojewoda zniósł zastrzeżenia do definicji dochodu, według którego liczy się próg dochodowy, jaki jest wymagany, aby otrzymać tą zapomogę. Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu odwołał się do ustawy o świadczeniach rodzinnych, stwierdzając, że tam ta definicja powinna być zawarta. Z tego względu proponujemy wpisać już literalnie w uchwale, że w paragrafie drugim, że dochód będzie ustalony na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi. Proszę Państwa, w tej kwestii mamy pozytywną opinię Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, jak również pozytywną opinię Komisji Budżetowej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Tak, Panie Przewodniczący. Dzień dobry. Radny Turek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że to już jest ostatni produkt Pana Prezydenta, Pana Dyrektora, który no już powiedzmy sobie stał się tematem dyżurnym w tej sprawie. Ta sprawa jakby oczywista, bo chcę przypomnieć dla historii do protokołu, że ostatnia uchwała w tym temacie projektu pana prezydenta nie była poprawiona nawet ani w kropce, ani w przecinku przez radnych miasta, została uchwalona. No i to nie jest przytyk, natomiast no, prawnicy to opiniowali. Całym krytykiem do ich pracy okazuje się, że nie było wszystko w porządku. I myślę też, że to już będzie dzisiaj koniec tego, powiedzmy sobie, no, konwent festiwalu wojskowego. Niech już ci ludzie wiedzą, o co chodzi, niech już składają wnioski i niech wiedzą, co się im należy, a czego się nie mogą spodziewać. Proszę Państwa, ja jedno zdanie powiem. No, ta granica i ta bariera, no jest to trochę dla niektórych mało i krzywdzące. Myśmy się na Komisji Rodziny, jako wie, nie wszyscy, bo nie wszyscy Państwo głosowali pozytywnie, zgodzili z tym. Powiedzmy sobie na ten czas, kiedy jest trudno. Pewnie nie z naszej winy, należy szukać tutaj winnych. Jeżeli poprawi się kondycja miasta Krakowa, co daj Boże, powrócimy z powrotem do tej samej kwoty. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, pan radny, który zapraszam. Prawa i Sprawiedliwości nie weszło w udziału w tym głosowaniu. Wtedy zmieniliście dobrą uchwałę, która służyła mieszkańcom na złą uchwałę i wadą prawną. Oczywiście, że teraz tą wadę prawną trzeba usunąć, ale powtarzam jeszcze raz, to jest zła uchwała, krzywdząca mieszkańców, nie mająca żadnego sensu, bo dla oszczędzenia 2,5 miliona złotych, a wydajemy tu na różne dziwne rzeczy o wielokrotnie więcej, włączyliśmy całą grupę młodych ludzi z możliwością udzielania im pomocy. Dziękuję. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać w tej kwestii głos? Nie widzę, zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania i wyznaczam termin prowadzenia autopoprawek na godzinę 12:15.
oraz termin wprowadzenia ostateczny poprawek na godzinę 12.20. Przypominam, że mamy tutaj wniosek o odstąpienie od drugiego czytania, który oczywiście będziemy głosować potem.